Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Paweł Wodziński. Witam Państwa w Teatrze Polskim z okazji projektu, może lepiej powiedzieć przedsięwzięcia wokół skoncentrowanego, skupionego wokół tekstu Juliusza Słowackiego Samuel Zborowski. Dzisiaj miło mi jest przedstawić panią dr Lucję Iwanczewską z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która w ramach projektu, nazwaliśmy go wspólnie z profesorem Michałem Kuziakiem, który jest kuratorem tego przedsięwzięcia, projektem edukacyjnym, ale w gruncie rzeczy chodzi nam o pokazanie różnych aspektów tego tekstu, pokazanie tego tekstu z różnych stron, z różnych perspektyw. Temat dzisiejszego spotkania w dużo większym stopniu dotyczy teatru, a raczej performatywności tekstu Juliusza Słowackiego. Oddaję głos pani dr Lucji Iwanczewskiej. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali, a właściwie ja chciałabym Państwu opowiedzieć o kategorii performatywności, o składającej się na nią, o składających się na nią odsłonach performansów jako składowych dramatu, ale też chciałabym opowiedzieć o związku dramatu i performatywności i oświetlić go z różnych stron, z różnych poziomów i z różnych porządków, odwołując się do Samuela Zborowskiego jako tekstu, jako dramatu i jako rzeczywistości ustanowionej przez performanse. Zacznę od takich ogólnych ustaleń, to znaczy, co mam na myśli, mówiąc performatywność, co mam na myśli, mówiąc performance, co mam na myśli, mówiąc związek dramatu i performansu. Bo przede wszystkim dzisiaj chciałabym mówić o kategorii sprawczości, która jest dominująca w myśleniu o i mówieniu i stosowaniu narzędzi z pola performatyki. Sprawczości i zmianie. To będą takie dwie kategorie, które dzisiaj będą mi bardzo mocno towarzyszyły. I w tej pierwszej odsłonie mówienia o performatywności dramatu chciałabym się zająć właśnie kategorią sprawczości i wpisaną w nią zmianą. Zaczynając od jakiegoś takiego porządku myślowego, który też ułatwi Państwu wejście w tę moją propozycję ujęcia performatywności Samuela Zborowskiego, chciałabym zacząć od przestania traktowania dramatu jako tekstu. Albo jeszcze inaczej, pomyślenia o takiej zmianie, która świat tekstu i metaforę świata jako tekstu zastąpi metaforą performatywnych działań jako ustanawiającą to, co przedstawione w tekście. I rzeczą, która tutaj jest najważniejsza, to kategoria sprawczego podmiotu, czy sprawczych podmiotów, które zamieszkują tekst dramatu i taka pozytywna wartość zmiany, która tworzy ten świat wytwarzany przez narzędzia performatywne. I zaraz będę to opowiadała na przykładach, więc będzie mniej abstrakcyjnie brzmiało. I jeszcze w związku ze zmianą, ze sprawczością, chciałabym też poruszyć kwestię podmiotu performatywnego, takiego mocnego podmiotu performatywnego jako podmiotu sprawczego i pokazać, jak to działa w dramacie, a także zastanowić się nad politycznością takiego podmiotu i jego działań, aktów, także w realizacji aktów oporu i buntu. Potem dla porządku chciałabym opowiedzieć Państwu o dwóch takich bardzo ważnych dla mnie i w tej propozycji ujęcia rozważań nad Samuelem Zborowskim, kategorii ustanowionych i zaproponowanych przez Diane Taylor, mianowicie kategorii repertuaru archiwum scenariusza i sceny.
które zamiast tekstu mogą działać w dramacie, ten dramat prowadzić i mieć jakby znaczenie społeczne i kulturowe. I na koniec chciałabym przejść do takiej kategorii performansu i performatywności jako strategii zastępowania, którą na polski grunt sprowadził Joseph Roach z taką swoją koncepcją performatywności czegoś, co zastępuje światy, wydarzenia, historię, przestrzenie pamięci. Zatem w takiej właśnie kolejności. I zacznę od tego mocnego podmiotu performatywnego, bo on mi się wydaje znaczący dla naszych dalszych ustaleń. Korzystając z narzędzi wypracowanych na polu performatyki, nie mówi się o podmiotach literackich, nie mówi się o świecie przedstawionym w dramacie, nie mówi się o tekście dramatu. Mówi się natomiast o sprawczości figur, o działaniach aktów performatywnych. Mówi się o istnieniu i działaniu w przestrzeni dramatu podmiotów sprawczych, aktywnych, mocnych podmiotów performatywnych. To są takie podmioty, które występują w dramacie, wypowiadając tekst, tylko wytwarzają świat, który za pomocą tekstu jest przedstawiony. To są takie podmioty, takie postaci, mówiąc inną terminologią, które tworzą się w wydarzeniach, których nie są widzami, a inicjatorami i sprawcami. I stąd ten pomysł na mówienie o takiej połączonej już samą podmiotowością, politycznością podmiotów performatywnych. To znaczy to, że one są aktywne, to, że są inicjatorami, to, że mają moc sprawczą, wykorzystywane jest w myśleniu o polityczności jako aktywności społeczno-kulturowej. Polityczności, która w jakiś sposób ustanawia pozycję, które zajmujemy społecznie i egzekwuje naszą aktywność współuczestniczenia w tym, co zastajemy jako przedstawione, wystawione i co służy do jakby fundowania świata, w którym bierzemy udział z samego tylko faktu, że się z nim bezpośrednio spotykamy. I stąd też to myślenie o podmiocie, o aktywnym, mocnym podmiocie performatywnym wprowadza automatycznie kategorię sprawczości, tego, że to, co robimy, w jaki sposób działamy, to, co robimy, kiedy coś robimy, ma moc sprawczą, ma moc też w takim sensie sprawczą, w jakim obserwując i uczestnicząc w jakichś zjawiskach budujemy świadomość krytyczną. Już samo wyposażenie podmiotów w świadomość krytyczną ma charakter sprawczy i charakter uczestniczący. I to chciałabym pokazać Państwu na tych, wydaje mi się, dużo bardziej objaśniających i lokujących w takim porządku kategoriach zaproponowanych przez Diane Taylor, właśnie kategoriach archiwum i repertuaru. To jest taki rodzaj jakby porządkowania tej sfery tekstu za pomocą innych narzędzi i innych kategorii. Tam, gdzie był tekst, tam, gdzie był świat przedstawiony, tam, gdzie była lektura, tam, gdzie była interpretacja, Diana Taylor wprowadza kategorię czynnego uczestniczenia i wprowadza kategorie powodujące czy ustanawiające ten tekst dramatyczny. Jeszcze bardziej to widać
w takim aplikowaniu Diany Taylor przez Whartona, o tym zaraz będę mówiła, kiedy on bezpośrednio jej kategorię używa do ustanowienia nowego sposobu myślenia o dramacie i tekście. Ale zanim Wharton, jego propozycja dramatu jako takiego interfejsu, czyli takiego, takiej mediacji pomiędzy tekstem a przedstawieniem, to dla porządku opowiem Państwu przez moment o tej propozycji Taylor, bo ona mi się wydaje tutaj bardzo, bardzo istotna. Ona dzieli i przedstawia jakby kategorie, którymi możemy mierzyć się ze światem, w takim sensie, w jakim jesteśmy jego widzami, obserwatorami, świadomymi interpretatorami, krytykami, na takie dwa zasadnicze jakby obozy kategorii, na obóz właśnie archiwum i repertuaru. Archiwum to jest wszystko to, co do tej pory znaliśmy ze świata tekstów, dokumentów, świata, który jest archiwizowany, zapisany. To są wszystkie teksty świata tak naprawdę. To jest jedno wielkie archiwum dokumentacji tego, co zostało w kulturze powołane i co zostało w kulturze zapisane za pomocą różnych nośników, także nośnika tekstu, także literatury, także dramatu, także tekstów pisanych na scenę. Druga kategoria, którą ona ustanawia po to, by zamienić te narzędzia analizy tekstu na te wychodzące poza tekst, to kategoria repertuaru. Repertuar to jest dla Diany Taylor sposób interpretacji, ale taki sposób interpretacji, który ucieleśnia praktyki interpretowania. To znaczy, to jest jakby taki rodzaj naszego zetknięcia z tekstami kultury, tak to sobie nazwijmy, który powoduje przekazywanie tych tekstów, ale zapośredniczoną poprzez naszą obecność, czyli nasze odgrywanie, nasze ucieleśnione praktyki przekazywania tego tekstu. I to właśnie przede wszystkim ten moment takiej transmisji danych, czy takiego zapośredniczenia medialnego wykorzystał właśnie Whartton w myśleniu jego teorii dramatycznej performatywności czy performatywności dramatu. Pomiędzy repertuarem i archiwum, czyli pomiędzy dawnym tekstem i dawną interpretacją, stoi i właściwie wytwarzany jest przez to połączenie scenariusz, coś, co Diana Taylor nazywa scenariuszem. Scenariusz czyni widocznym właśnie poprzez te ucieleśnione praktyki wcielania tekstu i przekazywania tego tekstu jako wcielonego, także w innych kategoriach można mówić o odgrywaniu. Czyni widocznym to, co nie istnieje i to, co istnieje już w kulturze jako tekst zapisany właśnie. I ona podaje przykłady z różnych przestrzeni, z przestrzeni jakby rzeczywistego archiwum, czyli czyni widocznym na przykład różnego rodzaju zapisy historyczne. Takie chociażby jak nie wiem, opis wojen napoleońskich. Ale czyni widocznym też coś, co jest w kulturze jakby zakodowane przez tekst i przez tekst, coś, czemu tekst wyznaczył ramy, jak na przykład stereotypy kulturowe. I czyni widocznym też to, co pochodzi z innego porządku, z porządku rozważań filozoficznych, z porządku metafizyki, z porządku myślenia o bytach nieludzkich, pozaludzkich, o duchach zmarłych, tych, których już namacalnie nie ma i tych, których jakby namacalnego sposobu dokumentacji
Czy namacalny sposób dokumentacji nie został w archiwum przechowany? I scenariusz wytwarza też znaczenia. Scenariusz, czyli jakby spotkanie repertuaru z archiwum, wytwarza znaczenia w danym kontekście społecznym i kulturowym, bo to też jest bardzo ważne, że scenariusz właściwie aktualizuje archiwum. I repertuar jako sposób wystawiania jest zawsze tym, co jest wystawiane w kontekstach kulturowych, w kontekstach historycznych, politycznych i czasowych, czyli zawsze podlega pewnego rodzaju aktualizacji. I ma to związek i jest bardzo, wydaje mi się, korespondujące z takim innym sposobem myślenia o zmianie. Jeszcze do archiwum i repertuaru wrócę już na konkretnym przykładzie wprowadzenia tych kategorii w interpretację dramatu, czy w ogóle dramatu jako pewnej ramy dla tych kategorii. Ale ta metafora dramatu działa też w takim innym kontekście, kiedy myślimy o kontekście społecznym dla tego, co dramatyczne, czy dla dramatu. Bo zanim jeszcze będziemy mówili o samym dramacie jako tekście, to z kategorią dramatu performatywność uczyniła jeszcze jeden, a właściwie nie jeden manewr. Mam tutaj na myśli połączenie dramatu i połączenie kategorii zmiany, która zastosowana została w takich, wydaje mi się, już niemodnych albo mocno archaicznych, ale dla nas ważnych do przypomnienia sposobach myślenia o połączeniu dramatu jako tekstu, zwłaszcza w takiej odsłonie zachodnioeuropejskiego dramatu scenicznego, z czymś, co ma związek jakby z wytwarzaniem społeczeństwa, z tą performatywnością myślenia o tworzywie społecznym. U Diany Taylor to był kontekst społeczny, to było przeniesienie tych archiwów właśnie przez repertuar i przez scenariusz w przestrzeń działania społecznego i kulturowego. Natomiast dwaj, no właściwie tacy z pola antropologii i socjologii przejęci przez performatykę, myśliciele, pewnie znani Państwu, bo szeroko dyskutowani, właściwie już wpisani w taką kanoniczność myślenia o performatywności, mam na myśli Vana Genepa i Wiktora Turnera. Oni z dramatem jakby zrobili taki rodzaj manewru politycznego, to znaczy z jednej strony przejęli dramat, taki dramat estetyczny na rzecz dramatu społecznego, czy na rzecz pola oddziaływania dramatu społecznego, kiedy jakby model relacji dramatycznych i plan relacji dramatycznych dramatu pisanego na scenę został zastosowany do rozwiązania czy rozwiązywania konfliktów społecznych, budowania pola kapitału kulturowego. Ten model dramatu społecznego, to się pojawia u Turnera na przykład, ten model zachodnioeuropejskiego dramatu pisanego na scenę i na scenie wystawionego, on zastosował do takiego rozgrywania właściwie historycznego, czyli pochodzącego z archiwum konfliktu między królem Anglii Henrykiem II, a biskupem Thomasem Becketem, i pokazał, jak ten model dramatyczny, myślę o dramacie estetycznym, zadziałał właśnie w polu społecznym, w polu kulturowym, w polu politycznym, w danym momencie polityczno-historycznym. I ten repertuar taktyk właściwie dramatyczno-teatralnych zastosowany na polu społecznym, najpierw to pojawia się w antropologii, potem w takim powiązaniu antropologii z socjologią,
ale wspominam o tym dlatego, że u Genepa pojawia się taki model jakby trójfazowego modelu performatywnego, który jest przełożony właśnie na to pole działań społecznych. I to, co się jakby wydarza w tej jego linii teoretycznej myślenia, to ten proces zmiany. To znaczy to, że każdy model dramatyczny, czyli każdy model konfliktu, każdy model starcia racji, każdy model powoływania pola antagonizmów, z jakim mieliśmy do czynienia w strukturze dramatu estetycznego, można przełożyć na dramat społeczny i każdy taki model zakłada zmianę. Zmianę zarówno w takim sensie przemienienia tożsamości, bo on to pokazuje za pomocą takiego trójfazowego rytuału wyłączenia, fazy liminalnej, czyli przekroczenia dawnego porządku, tego, który ustanawiał to pole dramatu i ponownego włączenia, ale już z nową tożsamością, w nową rzeczywistość, która została powołana po rozwiązaniu tego konfliktu, czy po rozładowaniu tego pola napięć. I ta nowa tożsamość, która powstaje i ten rodzaj zmiany, które wnosi ten model dramatu społecznego, zaczerpnięty, czy zapożyczony, czy przeniesiony, czy przechwycony z tego pola dramatu estetycznego, ma też ten charakter zawarty w myśleniu o performatywności jako o potencjale zmiany każdej rzeczywistości. I teraz przejdę do rzeczy najważniejszej, bo wydaje mi się takiej porządkującej, nie tylko to, co do tej pory powiedziałam, ale porządkującej to, wprowadzając bezpośrednio w pracę i analizy nad dramatem jako tekstem. William Wharton, autor takiej książki Między poezją a przedstawieniem, po polsku ona jest przetłumaczona jako Pomiędzy literaturą a przedstawieniem, zajął się dramatem jako rodzajem struktury łączącej tekst, rzeczywistość, podmioty uczestniczące w tej przestrzeni, dramatu i rzeczywistości przedstawionej i pokazał to z jednej strony na tekście jako dramacie estetycznym, jednocześnie ukazując wszystkie przejścia na dramat społeczny i polityczny, ale także na dramat innych mediów, analizując też procesy dramatyczne nowych technologii. I dla mnie ważny jest ten moment jakby jego teorii, czy takiej definicji dramatu. Znaczy dla niego dramat jest w pewnym sensie pokazaniem, jak pisanie może ustanowić zachowania, jak pisanie może działać na scenie wtedy, kiedy sceną jest też rzeczywistość pozasceniczna. On używa takiej kategorii interfejsu, to znaczy dramat jest dla niego interfejsem, czyli pracą tekstu pomiędzy dramatem, czy to estetycznym, czy społecznym, a teatrem. I zawsze tutaj się otwiera pytanie, czy coś, tekst zostanie ustanowiony jako dramat, czy zostanie ustanowiony jako przedstawienie. I on jakby w przestrzeń dramatu i w przestrzeń przedstawienia wpisuje coś, co nazywa technologiami społecznymi. Łącząc te technologie społeczne, zaraz bliżej powiem, co to jest, z kategorią performatywności
czy performatywnych właściwości tekstu, tekstu jako działania właśnie. I wykorzystuje tutaj cały ten potencjał Diany Taylor z archiwum, repertuarem i scenariuszem, ponieważ mówiąc o technologiach społecznych, mówi on o technologiach repertuaru, czyli tego, co ona definiuje jako te ucieleśnione praktyki przenoszenia wiedzy o archiwum w pole społeczne. Te technologie repertuaru to są z jednej strony takie ucieleśnione praktyki realizacji tekstu, czyli wszystkiego tego, co z tekstem się robi, od redagowania tekstu, od edytowania tekstu, od zapamiętywania, czytania, realizacji tekstów w grach, tak, także w grach aktorskich, kiedy mówi o dramacie estetycznym. I dopiero repertuar, czyli ten repertuar technologii, czy technologie repertuaru właściwie, mówią o tym, czym tekst jest, pokazują, co da się przechować za jego pośrednictwem, co da się przekazać za jego pośrednictwem, gdy stanie się przedstawieniem. I tekst dla Wortena przynależy temu polu archiwum. Tekst jest dopiero inspiracją do powołania repertuaru, a repertuar ma znaczenie takiej realizacji politycznej tego tekstu. To znaczy, jednej strony, mówiąc bardzo banalnie, dramat jest inspiracją do działania w bardzo określonych warunkach, w bardzo określonych okolicznościach. Jest powiązany z bardzo określonymi ideologiami panującymi w momencie, w czasie, w takim aktualnym czasie realizacji. Z kolejnej strony można traktować dramat jako takie oprogramowanie, które pozwala wyprodukować istotne wydarzenia, także istotne politycznie wydarzenia. Oprogramowanie, które z kolejnej strony pozwala podtrzymywać istniejące ideologie, istniejące energie społeczne, istniejące właśnie spory i konflikty. Pozwala też je znosić, pozwala z nimi negocjować. To samo czyni z, mówiąc innym językiem i z innego pola, z wszelkimi tożsamościami, od narodowych, wspólnotowych, po budowane na indywidualnych identyfikacjach. I to jest kwestia repertuaru, to znaczy tego, w jaki sposób teksty pochodzące z archiwum, także teksty dramatu, zostają wcielone przez praktyki w życie społeczne z tym całym bagażem aktualności politycznej. I to my tworzymy repertuar, mówiąc bardzo wprost i niemal manifestując tę naszą odpowiedzialność za jego tworzenie. I przedstawienie teatralne dla Wortena jest właśnie takim tworzeniem repertuaru. Z taką perspektywą myślenia, że te technologie społeczne, te ekonomie społeczne, działające i wytwarzane w spektaklu, ja to nazwę spektaklem, on używa konsekwentnie terminu przedstawienie, ale żeby to sprowadzić także w inne miejsca skojarzeń, przez te swoje performatywne właściwości właśnie wpisane w praktyki, czyli praktykowanie tego tekstu,
mają charakter repertuaru i wytwarzają to, co Diana Taylor nazywała repertuarem. I ma to jeszcze jeden wydźwięk, to znaczy oprócz tego działania, tego naddatku performatywności jako sposobu praktykowania rzeczywistości, praktykowania tych archiwalnych tekstów, oprócz tej perspektywy aktualnego wytwarzania, czyli budowania tych przestrzeni repertuaru, w skład tych działań repertuarowych wchodzi także przeszłość. I jakby budowanie tego repertuaru z przeszłości i w jakiejś mierze z historii, co nie jest ze sobą tożsame. Ja na chwilę, pozwolicie Państwo, odwołam się bezpośrednio do jakby tekstów dramatu, czy fragmentów tekstów dramatu, by pokazać, o jaki rodzaj sprawczości może chodzić w takim budowaniu repertuaru i przez praktyki, przez takie performatywne powoływanie rzeczywistości. W bardzo wielu miejscach Samuela Zborowskiego dokonuje się taki rodzaj ucieleśnionego nazywania, czy nazywania jako powoływania tego procederu ucieleśnień. Znacie Państwo częściowo bądź nie tekst dramatu, to widzę tutaj tych w lekturze zanurzonych najbardziej i praktykujących także, jak często pada tam taki na różne sposoby ujęty proceder powoływania świata ze słów. W takim sensie, w jakim słowo ciałem się stało trochę, ale głównie chodzi mi o ten moment z pierwszego aktu i z takiego monologu Eoliona, kiedy mamy do czynienia z takimi sprawczymi wizjami. Tam w takim dialogu z ojcem, teologiem i doktorem, czyli z taką władzą ekspercką, jakbyśmy mogli to inaczej przedstawić, to będzie w nieporządku, ale w takim nieporządku, jaki najbardziej rzucił mi się w oczy. Padają takie określenia, jak maluje rzeczy z nadzwyczajną krasą i nie brak mu w słowach siły. Jego sen jest pieśnią i czynem. Walkirie śpiewają w ten oto sposób: staną ci się sny i stworzysz świat, jak tworzy Bóg. I będziesz myśl przemieniał w krew. Na razie tutaj przystanę. Chodzi o to, że to jest jakby dokładnie to, o czym, znaczy dokładnie to, chcę, żeby tak było, więc tak to przedstawię. O czym wspomina Diana Taylor w tych swoich rozważaniach nad repertuarem. To znaczy nie tylko to, że zapisany tekst musi zostać, nie boję się tego powiedzieć, ożywiony. Nie tylko to, że musi zostać wprowadzony w czyn, czyli musi zostać przez kogoś odegrany, musi zostać ustanowiony w tym polu sprawczym. I kiedy ona mówi, że pisze, że w pewnym sensie repertuar jest też odgrywaniem i powoływaniem do rzeczywistości snów, to ja myślę, że ona też to ma na myśli. To znaczy, że sny stają się i to, że uobecniają i staje się widzialne
to, co przynależy przestrzeni snu, to, co przynależy przestrzeni innych bytów, także duchów, to oczywiście jest metafora i ona używa tej metafory, ale z takich właśnie przestrzeni snów, fantazji, pól wyobrażeń jesteśmy zbudowani i to są też nasze archiwa. I te archiwa dopiero przez działanie naszych praktyk stają się czynem i przechodzą do tego pola repertuaru. I pola repertuaru, który utrzymuje nie tylko wcielenie tego, co się wyśniło, czy to, co się objawiło w wizji, co podpowiedziały głosy, mnożąc kolejne metafory, ale także przekazuje pamięć i utrzymuje w takim polu symbolicznym to, co przynależy do zapisanego tekstu, który się staje i w ten sposób może być zrealizowany, także zrealizowany społecznie i także zrealizowany politycznie, a przede wszystkim może kulturowo. To, że te plany się mieszają, bo ten plan, nie wiem, mogę próbować go nazywać nawet takimi kategoriami z przestrzeni czy poetyki, czy literaturoznawstwa, czy mówiąc o planie realnym, planie fantastycznym, obojętnie jak to sobie nazwiemy. I z którego pola będziemy te nazwy i kategorie przywoływali, to w tym ujęciu Taylor jakby nie ma tego rozróżnienia, że ono nie ma znaczenia, bo jest realizowane w praktykach kulturowych. Oba te plany są realizowane w praktykach kulturowych. A te praktyki po prostu przechowują teksty i przechowują sny. W Samuelu Zborowskim dzieje się wiele na różnych planach. Powoływane są plany historyczne, powoływane są pola konkretnych wydarzeniowości. Występują właśnie na jednym poziomie rozgrywanych na jednej scenie. I to mam jakieś takie poczucie, może być, czy możemy na to spojrzeć jako na realizację tego archiwum różnych części kultury, różnych czasów historycznych, różnych pól konfliktów i racji pomiędzy człowiekiem a siłami wyższymi, ale w tym też sensie, w jakim ten spór jest ciągle sporem kulturowym odgrywanym przez kolejne aktualności kolejnych czasów. I jeszcze na chwilę do tego odgrywania, bo to jest, to się też, znaczy ten sposób odgrywania chciałabym Państwu pokazać na jeszcze jednej koncepcji, którą tak tutaj nieśmiało wrzucam, mnożąc jakby, ale to jest bardzo duży temat, więc wybrałam to, co może się przydać przy myśleniu o Samuelu Zborowskim. Mianowicie taka koncepcja Josepha Roacha, który performatywność nazwał zastępowaniem. Także w takim sensie, w jakim coś zastępuje coś innego, czego już nie ma. I on to pokazał na przykładzie takiej kategorii zastępowania przez wizerunek, przez danie obrazu, przez uobecnienie jako odgrywanie, jako odegranie tego, czego nie ma na widoku, czego nie ma w świecie przedstawionym, o czym się mówi albo o czym się milczy i co zostaje jakby pokazane przez wskazanie na nieobecność oryginału.
I on używa do tego, aby o tym opowiedzieć, czy to przedstawić takiej kategorii ifides, czyli takiej kategorii, którą jakby to przełożyć, to jest na obrazie w wizerunku. I on to wziął z takich średniowiecznych praktyk zastępowania wizerunkami, kukłami, różnego rodzaju uobecnieniami, takimi, które nadają kształt złoczyńcom w momencie, kiedy ich już nie ma i kara, znaczy albo ich nie ma, albo zbiegli, albo wcześniej zostali zgładzeni i jest to jakby kara wymierzona takiemu wizerunkowi zastępczemu. To w praktyce politycznej polega na paleniu kukieł polityków na przykład, żeby to państwu inaczej zobrazować. I on pokazuje, że kategoria performatywności to jest kategoria takiego zastępowania, to znaczy z jednej strony czynienia obecnymi nieobecnych przez pewnego rodzaju powoływanie do życia wizerunków, czyli tego świata rzeczywistego, a z drugiej strony jest to taki rodzaj zastąpienia, który znosi oryginał. I go w jakiś sposób anihiluje. I ja chciałabym to Państwu pokazać, ten sposób myślenia Roacha o tym odgrywaniu obecności i o tym odgrywaniu jako znaczeniu takiej sprawczej obecności tego, czego nie ma lub tego, co nie zostaje przedstawione, także w takim sensie, w jakim zapisane nie jest przedstawione, dopóki się nie uobecni, dopóki nie zostanie odegrane. I to odgrywanie w takim znaczeniu może być takim ustanawianiem akcji przez środki performatywne właśnie, tak jak to się dzieje w realizacji dramatu. I mnie to najbardziej jakby w taki interpretacyjny sposób kojarzy się z tym... z monologami adwokata, znaczy w takim sensie, w takim jakby w tej perspektywie sądzenia i tego sądu nad, który dopomina się o ujawnienie czy przypomnienie, czy właśnie odegranie ofiary Samuela Zborowskiego. Co ma jeszcze jakby jeszcze jeden zapośredniczony wymiar, mianowicie, że kiedy z ust Samuela Zborowskiego, który jakby stoi, jest stroną, taką półniemą stroną w tym, w tej rozprawie i w tym sądzie, jest to, że kiedy on wypowiada takie słowa, nie o mnie tu chodzi, ale o tę myśl, co narody rodzi, i umiejscawia tę myśl w swojej głowie, która została zdjęta mieczem kanclerza. I ten rodzaj, ja wiem, że może to dość śmiesznie w takiej w sferze wyobraźniowej, znając Samuela Zborowskiego, wyjść, to znaczy w tej głowie, którą po prostu trzyma i ucieleśnia ten rodzaj jakby opakowania na projekt narodowy, czy takiego, że opakowania w sensie myślę o głowie, ale temu, co jakby nadaje kształt i nadaje obraz. Myśl, czyli ten, no powiedzmy sobie, narodowy projekt jest obramowana właśnie na kształt głowy i to na kształt jest dla nas bardzo istotne, ponieważ u Roacha jest tak, że ten wizerunek budowany jest na różne kształty, także te kształty takich
teraz użyję jakiejś takiej swojej metafory, ale takich obleczeń kulturowych i te wizerunki budowane są właśnie z tego materiału, który jest dostępny jakby w danej przestrzeni i którego się używa do realizacji tego wizerunku i tego na podobieństwo oryginału, którego już nie ma. I z jednej strony to jest realizacja tego wszystkiego, co jest w języku znowu i tego wszystkiego, co jest w tekście i tego wszystkiego, co jest opisane. Czyli dawanie kształtu zapisowi. I to, znaczy to jest w ogóle z innej przestrzeni i ja tylko to wrzucam, ponieważ ja jakby nie czuję się kompetentna do głębokich rozważań o propozycji Rymkiewicza, ale tam znalazłam taki moment jego rozważań, kiedy on o Samuelu Zborowskim i o tym projekcie narodowym, jako projekcie cywilizacyjnym, mówi o tym, że cywilizacja jest rzeczą językową, to znaczy, że w języku jest formułowana i w języku formułowane są cywilizacyjne pomysły. I ta Polska Zborowskiego w taki sposób jest zrealizowana jako projekt językowy. I mam wrażenie, że cały ten sąd nad który się toczy, zwłaszcza w mowie adwokata, bo to jest chyba najwyraźniej tam widoczne, jest takim rodzajem nadania kształtu czynowi Zborowskiego, a dzięki temu nadaniu kształtu może on przejść w sferę takich realizacji, a zatem w sferę praktyk, zbudować ten repertuar i przejść do pamięci narodowej czy do pamięci kulturowej ze swoim projektem, z której został usunięty, bo nikt o nim nie pamiętał. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która tutaj wydaje mi się istotna i pozwólcie Państwo na takie dalekie skojarzenie i jakby sprowadzenie tej kwestii nadawania kształtu myślom i słowom i językowi no w przestrzeń zupełnie inną, ale w mojej głowie możliwą do takiego zespolenia, by coś pokazać. To jest ta kwestia, która się pojawia znowu w mowie adwokata i w słowach Samuela Zborowskiego, któremu przytakuje o tym, jak umierał, jaki miał pomysł, jak leży w tym zapomnianym grobie, jak jego dziadki nie mogły go zobaczyć w takim sensie, w jakim opowiada o swojej śmierci, o tym nieprzełożeniu tej śmierci na, duże słowo, ale na taką zbiorową pamięć. Znaczy, że ten projekt tego buntu tak nie został odnotowany w tej zbiorowej pamięci, w żaden sposób nie został praktykowany i ten rodzaj jakby bezprawia został prawem usankcjonowany i w ten sposób jego śmierć, jako ta śmierć z powodu projektu Polski została jakby wymazana, bo w żaden sposób nie odnalazła ucieleśnienia w tych społecznych praktykach i nie wpisała się właśnie w to archiwum, które mogłoby być także podtrzymaniem pamięci o tym czynie, o tym projekcie, o tej wizji, która mogła jakby konkurować i mogła być tą dać, czy jako efekt realizacji tę nową ojczyznę, tę nową Polskę, czy nową formę Polski, którą tu nosił Zborowski. I to jest, znaczy wspominam o tym, że ten sąd jest w jakimś sensie odgrywaniem, to znaczy takim rodzajem
ucieleśnionej praktyki w słowach adwokata, która uobecnia tę śmierć, uobecnia powód tej śmierci i wpisuje ją właśnie w przestrzeń archiwum i ucieleśnia w takim też sensie, że zmienia tę rzeczywistość, która była przed rozegraniem się tego sądu i rozgrywaniem sprawy Zborowskiego w mowie adwokata, o tak bym to ujęła. I mnie przyszedł do głowy taki sposób porównania, który być może nie jest w żaden sposób korespondujący z samym dramatem, ale pokazuje to przełożenie dramatu estetycznego na praktyki społeczne, ale też na praktyki upamiętniania, bo taki też ma wymiar ta koncepcja Roacha. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest praca takiej artystki kubańskiego pochodzenia, która pracowała, tworzyła w Stanach Zjednoczonych, głównie w latach 60., 70. Do lat 80. W 85 roku zmarła i ta śmierć właściwie staje się dla mnie takim powodem, dlaczego mogę połączyć to z tym odgrywaniem śmierci i sądem nad Samuelem Zborowskim. Artystka, nie wspomniałam, że nazywa się Anna Mendieta, nazywała się. Ona była artystką nadającą kształty, można tak powiedzieć. Zajmowała się taką pracą z pogranicza performansu i artystycznego dla odróżnienia i fotografii. I nadawała kształt i nadawała rodzaj takich właśnie ucieleśnień, czyli przydawała, mówiąc Roachem, wizerunek naturze. W różnych odsłonach pracowała, w różnych materiach organicznych. Tu Państwu pokażę tylko kilka przykładów takiego nadawania kształtu, zaznaczania ludzkiej obecności w tym, co nieludzkie. Czyli w takiej przestrzeni natury, w przestrzeni przyrody, w przestrzeni też śmierci, co zaraz Państwo zobaczycie. Ale to jest zapis jej twórczości. Natomiast to, co za chwilę Państwu opowiem, jest, wydaje mi się, takim, to jest właśnie Anna Mendieta, która ożywia kościotrupa, obudowując go taką plastyczną masą przypominającą ciało ludzkie. Znowu jakby przywołuje z tego świata niebytu do ludzkich kształtów, do ludzkich wizerunków. Natomiast to, co mnie się jakby skojarzyło z nią i dlaczego o niej mówię, to jest jej śmierć. Ona zginęła śmiercią tragiczną w 85 roku, wypadając z okna 33 piętra i pozostawiając po swoim ciele plamę na chodniku. I bardzo długo toczyła się rozprawa sądowa, ponieważ oskarżonym o jej śmierć został jej mąż, także artysta, plastyk zajmujący się minimalizmem w sztuce. I został oskarżony o jej śmierć, znaczy w takim sensie, że ją spowodował, że po prostu podczas małżeńskiej kłótni wypchnął ją z okna. Proces trwał bardzo długo z powodu braku dowodów. Andregard został uniewinniony. Kilka lat temu jego wystawie jego prac towarzyszył rodzaj takiego performatywnego protestu. Przyjaciele Anny Mendiety
postanowili przywrócić ją pamięci estetycznej, pamięci kulturowej, nadając kształt jej śmierci. I przed wystawą, a jednocześnie w taki performatywny sposób upominając się o sąd nad jej małżonkiem, który wedle nich został bezpodstawnie uniewinniony. I przygotowali taki rodzaj performansu. O estetyce tego performansu nie trzeba mówić, to nie jest konieczne i nie ma sensu, bo nie był to performans zaplanowany na kształt estetyczny. Oni po prostu nadali kształt jej śmierci, jakby zastępując ten oryginał, którego nie było, tak? W takim sensie, że żadne miejsce po jej śmierci nie zostało upamiętnione, ona nie zapisała się w pamięci ani historyków sztuki, ani ekspertów, ani innych artystów, ani publiczności. Została jakby przez swoją śmierć wypchnięta z tej przestrzeni pamięci. Oni tymi praktykami cielesnymi, czyli no po prostu utworzeniem takiej krwawej plamy upamiętniającej jej śmierć, chcieli powrócić, tutaj macie Państwo ten rodzaj działania, do uobecnienia jej, ale takiego uobecnienia, które wpisałoby ją z powrotem w przestrzeń sztuki amerykańskiej. To już jakby nie opisuje każdego elementu tego performansu. Tutaj jej przyjaciele, bo ona projektowała także scenografię dla nowojorskich teatrów, byli są aktorzy, którzy czytali różnego rodzaju teksty, tam głównie Virginia Woolf, w takich różnych odsłonach upominającą się właśnie o pozycję kobiety w kulturze i byli oflagowani takimi napisami, gdzie jest Anna Mendieta. I ja wspominam o tym dlatego i o tym nadawaniu kształtu i o tym śmierci, ponieważ wydaje mi się, że ten z jednej strony ten rodzaj uobecnienia, czy jakby powrotu do takiego materialnego zaznaczenia w przestrzeni kultury, czyjegoś zniknięcia, czyjejś nieobecności przez praktyki ucieleśniające, takie jakby praktyki, które ukazują i nadają kształt, właśnie pochodzą z tego myślenia o performansie, które zaproponował Roach. A z drugiej strony ma to dla mnie też takie znaczenie, że ta mowa adwokata i sąd, który dzieje się wokół, że tak powiem, figury Zborowskiego, ma taki potencjał praktyki utrwalającej i zachowującej tę śmierć właśnie w przestrzeni kultury. Ja mam takie wrażenie, kiedy się jakby praktykuje taką czynną lekturę, zwłaszcza mowy adwokackiej, to tam ta śmierć jest po prostu odegrana. Powody tej śmierci, okoliczności, ten podział racji, który w tym dramacie estetycznym daje tak naprawdę dramat historyczny, dramat społeczny, a dzisiaj w naszych realizacjach, także w realizacjach przedstawieniowych i scenicznych, może dać pole do budowania dramatu politycznego i takiego dramatu, który ten rodzaj konfliktu i agonu zawsze jest uaktualniony takim obecnym kształtem rzeczy, w sensie obecnym kształtem rzeczywistości, także tej rzeczywistości społecznej i politycznej. I znaczy, ja w tym momencie mogłabym skończyć i tak uczynię, natomiast jeśli macie Państwo jakieś pytania albo potrzebujecie, bym coś dookreśliła, albo
Macie jakiś inny pomysł na praktyki ucieleśniające dramatu estetycznego, to otwieram wspólne pole dla nas wszystkich w tych, jakby w ujawnianiu tych możliwości. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania zadawane do mikrofonu. Jestem laikiem, więc proszę mi wybaczyć taki bardzo prosty język. Ja tak sobie pomyślałem, jak pani mówiła o tym stwarzaniu i tym repertuarze, czy powiązałaby pani też te zagadnienia z tym, co się działo po premierach teatralnych u nas w Polsce, jak na przykład po premierze Dziadów, kiedy pojawiły się demonstracje polityczne na mieście. To tak mi się skojarzyło, że jakby tekst przedstawiony, tekst powoduje natychmiast rzeczywiście te polityczne, bardzo namacalne, wyraźne reakcje. Zresztą to jest banalne sformułowanie, bo dobrze wszyscy znamy tą sytuację, kiedy jakiś przekaz literacki albo sceniczny wywołuje konkretne, bardzo namacalne zmiany w przestrzeni społecznej. W postaci rozruchów i tak dalej, czy jakieś działanie innej natury. Ale ja miałbym takie, też taką uwagę i taką refleksję chciałem spytać, bo to bardzo mnie zainteresowało, rozumiem, ten repertuar. Gdyby pani zechciała tak trochę bardziej kolokwialnie przybliżyć ten termin, bo wszystko, co my tworzymy, opieramy się na naszej wiedzy psychologicznej, na wiedzy historycznej, na tym, cośmy doświadczyli, cośmy zrozumieli, co żeśmy zapamiętali, co naśladujemy, czasami bezrefleksyjnie, a co tworzymy bardzo refleksyjnie. I z tego pojawia się dynamika naszych działań, naszych ekspresji intelektualnych, zachowań czysto fizycznych. I można powiedzieć, że jedno bez drugiego nie może istnieć. Możemy sobie na przykład rozważyć teoretycznie przypadek osoby, która została objęta całkowitą demencją, a więc straciła to, co pani nazywa archiwum, a ja bym nazwał pamięcią. Nie wie, kim jest, nie wie, w jakim jest świecie, zupełnie nic nie wie. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ ta osoba, wychodząc z punktu zero, kompletnie mając czystą kartę, ona mimo to wytwarza działanie, myśli, działa i coś się dzieje wokół niej. Inni ludzie też zaczynają reagować na to, co ta osoba robi. I to też jest wartość i to też jest jakość. I ciekawy jestem, jak w pani teorii, to co pani tu przedstawiła, jak to się znajduje. Mnie jest bliska osobiście filozofia Zen, gdzie się mówi, drzewo nie jest drzewem i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zaprzecza się wartości tego archiwum jako budulca do tworzenia, kreowania dalszych stopni teraźniejszości, posuwania się, jakbyśmy budowali w swoim życiu tunel, czerpiąc z wiedzy tej zastanej i tej otrzymanej, tworzymy następne piętra rzeczywistości. A tutaj jest cięcie, ciach. Białe nie jest białe, czarne nie jest czarne. Stwarzam coś zupełnie spontanicznie, coś nowego. I to jest koniec mojej refleksji na tą chwilę. Mhm. No więc ja, odwołując się jakby do tego pana drugiego pytania, czy tej refleksji, no repertuar, tak jak go chcę rozumieć, Diana Taylor, to jest praktykowanie archiwum, czyli praktykowanie jako przenoszenie tych tekstów archiwalnych, które w każdej chwili mogą zniknąć, jeżeli się
ich nie realizuje, jeżeli nie nawiązuje się z nimi kontaktu. I to praktykowanie wytwarza właśnie ten repertuar czynny. Dzięki temu te teksty archiwum żyją wśród nas, mogą być realizowane na różne sposoby, różne interpretacje mogą je obejmować, w tym też sensie są uaktualniane w sposób polityczny czy ideologiczny. O tym właśnie mówiłam. A to, o czym pan wspominał, w 68 roku i o reakcji na Dziady, na to można spojrzeć też jakby z innej strony, że to energia społeczna wytworzyła taki rodzaj odbioru, przedstawienia, które tych kodów politycznych nie miało w siebie bezpośrednio wpisanych. Znaczy tak w ten sposób też możemy spojrzeć. Czyli na archiwum, czyli na sposób realizacji danego dramatu możemy spojrzeć przez repertuar, czyli przez to, jak społeczeństwo potraktowało Dziady Dejmka jak chciało, żeby te dziady zadziałały. Tak bym to ujęła. Tak, no bo tutaj są, obie te ekonomie działają. Dziękuję. Bo tak sobie pomyślałem, w pewnym momencie ten Rymkiewicz się pojawił, jakby wycofałaś się z niego szybko, a to jest klucz do tego, co on zrobił, to co powiedziałaś o tym przejściu od archiwum do tych praktyk społecznych w związku ze Słowackim, z tym, co nazwano zostało piątym aktem i tą sprawą Samuela, to jakby buduje się taki ciąg hermeneutyczny, powiedziałbym, bo Słowacki się nam tutaj jawi jako ten performer, który już widział, że jest konieczność przeprowadzenia tego archiwum jakby wypartego, zapomnianego, i ten wątek jest bardzo ważny, w jakąś praktykę społeczną. Natomiast w pełni zrealizował to Rymkiewicz. Ja go tutaj będę bronił, znaczy bronił jakby, bo on jest wypierany, znaczy tego nie atakowałeś też, ale jakby nie, istnieje pewna zmowa milczenia koło tej książki, a to jest książka, która dokładnie w ten sposób interpretuje Samuela Zborowskiego, znaczy cała materialność, która tam jest zgromadzona i całe takie zamieszanie pokazujące bezsensowność archiwum, które jest konstruowane i dekonstruowane w tym samym geście, tak naprawdę wyprowadza wszystko ku praktyce i jakby ku pokazaniu dokładnie tego mechanizmu, który tutaj pokazałaś. A to tylko taka drobna uwaga, która mi się nasunęła, jak tego słuchałem. I jakby prawdopodobnie on to zobaczył Słowackiego, bo Słowacki oczywiście jest tutaj no, mniej nachalny w naszym performatywnym języku, bo jest gdzie indziej. Ale jakby to zostało świetnie wydobyte przez Rymkiewicza i oświetlone tutaj w tym kontekście. To taka drobna uwaga. Ja mogę tak performatywnie dać sobie moc, więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Kłaniam się i do zobaczenia, mam nadzieję.